Kolejna edycja ważnej konferencji Europower i OZE Power. Ciekawa dyskusja, jednoznaczna deklaracja strony rządowej, że nie ma odwrotu od zielonej transformacji, nie ma odwrotu od transformacji polskiej energetyki w kierunku energetyki odnawialnej i dyskusja o miejscu, jakie w tej transformacji ma szansę zająć i musi zająć Polska Grupa Energetyczna, czyli zmiana struktury aktywów, zmiana portfela wytwórczego, przesunięcie akcentów w stronę energetyki odnawialnej, wytwarzania ze źródeł odnawialnych energii elektrycznej, w szczególności tej wielkoskalowej na Morzu Bałtyckim, ale nie tylko. No i nieuchronności tej restrukturyzacji, transformacji organizacyjnej i właścicielskiej, którą musimy przeprowadzić, czyli zmiana właściciela naszej części konwencjonalnej, aby uwolnić potencjał inwestycyjny i rozwojowy grupy. Rozwój sieci dystrybucyjnej jest kluczowy dla Polskiej Grupy Energetycznej. Sieć dystrybucyjna jest elementem transformacji energetycznej i odpowiada za przyłączenie około 70% energii odnawialnej, która będzie produkowana przez źródła zeroemisyjne. Jeżeli chodzi o kwestie zarządzania tą siecią, trzeba sobie jasno powiedzieć, że dziś odchodzimy od sieci pasywnej jednokierunkowej do sieci dwukierunkowej, czyli sieci aktywnej, sieci elastycznej, która w każdej sekundzie będzie musiała zarządzić popytem i podażą energii w regionie i w całym systemie dystrybucyjnym. Stąd też nakłady inwestycyjne przewidywane w planach rozwoju na najbliższe lata będą sukcesywnie rosły.